bladł jak kreda. Nemeczek, powiedział z przestrachem, a mały chłopiec odpowiedział mu: tak, to ja, Nemeczek, to właśnie ja. I nie szukajcie tego, kto zabrał z waszego arsenału chorągiew chłopców z placu broni. Bo to ja ją zabrałem. O, tu ją mam. I to ja mam takie małe stopy, mniejsze od stóp Wendauera. I wcale nie musiałem się odzywać. Mogłem siedzieć cicho na drzewie i czekać, aż stąd pójdziecie. Bo i tak siedziałem już tam od pół do czwartej. Ale kiedy Gereb powiedział, że wśród nas nie ma ani jednego odważnego, wtedy pomyślałem sobie: czekaj, bratku, już ja ci pokażę, że wśród chłopców z placu broni są odważni, nawet ja, Nemeczek, szeregowiec. A więc jestem tu, posłuchałem całą waszą naradę, odzyskałem naszą chorągiew i proszę bardzo, możecie teraz zrobić ze mną, co chcecie. Możecie mnie zbić, wyrwać chorągiew, ale naprzód musicie wykręcić mi ręce, bo dobrowolnie jej nie oddam. Proszę, proszę, zaczynajcie. W końcu jestem tu sam jeden, a was jest 10. Przemawiając tak z wypiekami na twarzy, wyciągnął ręce. W jednej dłoni ściskał małą chorągiewkę. Chłopcy w czerwonych koszulach oniemieli z podziwu. Wszyscy patrzyli ze zdumieniem na jasnowłosego malca, który jakby prosto z nieba spadł między ich szeregi i teraz z podniesioną głową, głosem donośnym i śmiałym, rzucał im w twarz wyzwanie i czuł się tak silny, jakby mógł pokonać całą ich armię, włącznie z siłaczami, pastorami i ferimaczem na czele. Pastorowie pierwsi odzyskali zimną krew, podeszli do małego Nemeczka i z obydwóch stron złapali go pod ręce. Młodszy pastor, stojący po prawej stronie, już zabierał się do wykręcenia Nemeczkowi ręki z chorągiewką, kiedy wielką ciszę przerwał głos Feriego Acza. Stać! Zostawcie go! Pastorowie ze zdziwieniem spojrzeli na swego wodza. Zostawcie go, powtórzył dowódca. Podoba mi się ten chłopiec, jesteś odważny. Nemeczek, czy jak cię tam nazywają. Oto moja ręka, wstąp do nas, do czerwonych koszul. Nemeczek przecząco potrząsnął głową. Nigdy, powiedział hardo. Głos miał drżący, ale nie ze strachu, tylko ze zdenerwowania. Blady, z wyrazem niezwykłej powagi, w oczach powtórzył raz jeszcze. Nigdy!